Cześć, siemano, piąteczko, witaj, to z tej strony Drago, a to jest kolejny odcineczek z Euro Truck Simulator 2 na moim kanale. A w dzisiejszym odcineczku, jak widać, no co, siedzimy w kabinie, tu, o, gościu sobie tam stoi, tu z DPD też stoi, może wyjdziemy, jak to nasz skład wygląda. Skład się nie zmienił, trochę sobie przejechałem już. Wprawdzie ten odcinek mi się nagrał, ale nie widziałem. Nie wiem czemu, ale nie nagrywało mi gry, tylko nagrywało mi pulpit. Więc tamten odcineczek usunąłem i teraz jestem. Zaraz wam opowiem gdzie. Jestem na granicy, niedaleko granicy francusko-belgijskiej. Jestem w Belgii. Przejadę przez kawałek Holandii. Przepraszam, musiałem mi się przyjąć. I wjeżdżamy do Niemiec. Więc prawdopodobnie wylądujemy gdzieś tu. Mam nadzieję, spory kawałek. Ale myślę, że uda nam się zrobić. I co, i bez zbędnego gadania. Dobra. Światełka sobie zapalamy. Nic nie jedzie. Ten dźwięk jest po prostu genialny. A my co? Dzisiaj zajmiemy się czymś nietypowym, bo ostatnio pojawiły się informacje na temat dodatku o ładunkach ponadnormatywnych, ale takich naprawdę już większych. Zaraz spróbuję wam je troszeczkę przedstawić. My sobie musimy tu zjechać. O tak. Sobie właśnie troszeczkę przyspieszymy. A to co? A, policja, spoko. Zaraz wam znajdę trochę informacji. Chyba to. Zaraz zobaczymy. Nigdy tędy nie jechałem? Niemożliwe. Zaraz. Nie chcę sklepu. O. Nie. Jest udostępniony gameplay, na którym jest pokazany część fragmentu. O kurze, na jego dziot. Dobra, jedziemy tak. Fragment gameplayu, w którym autorzy studio pokazuje, jak funkcjonuje nowy dodatek, który oni tworzą. I naprawdę to, co oni zrobili, to jest po prostu miazga. Tyle wam powiem. Jeżeli chcecie, to obejrzyjcie sobie Studio SS Software na YouTubie. Naprawdę coraz lepsze dodatki robią. Prawdopodobnie ten dodatek. O, wiedziałem. Procki poszły w pindu. Dobra, wjedziemy troszeczkę pod zakaz. Zaraz zobaczymy. Nic nie jedzie. Dobra. Troszeczkę mój błąd. O, jeszcze zaczął padać. Super. Mua.
trochę się na chamo wpierdykamy. O. Dzięki, gościu. Dobra. Dodatek, sam dodatek ma wyjść jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, więc warto czekać. Będzie taki prezent przed Bożym Narodzeniem i to niezły. Jak pieniążki się dostanie, no to trzeba będzie kupić, no nie ma innej opcji. A w związku z tym, że Halloween się zbliża, to studio też ma wypuścić dodatek halloweenowy, który ma zawierać 8... Ulela. 8 malowań plus akcesoria do kabiny. 2 akcesoria do kabiny. Więc naprawdę szacunek. Dobra, tu se zwolnimy. Bo jak są zakręty, to znaczy, że będą kłopoty. A ja mam na pewno tylną oś tylko, więc nie jest zbytnio ciekawie. Ile my w ogóle przyjechaliśmy? Tylko 100 km, lipa. Dodatek zapowiada się świetnie, tam jest na tym gameplay opisane. No po prostu wszyściusieńko. Dobra, my sobie tu zwolnimy. No, my sobie wyprzędzimy, tak? Pokazane jest, jakie są przygotowania, jaka jest obstawa pilotów. Ci piloci to naprawdę rozwalają system. I nie wiem, czy przypadkiem razem z tym dodatkiem nie wejdzie taka funkcja, że będzie można kupować naczepy. Więc to też będzie naprawdę świetne. To bardzo urozmaici grę. Że nie będziesz musiał cały czas latać z czyimiś ładunkami, tylko będziesz mógł kupić swoją naczepę i brać same ładunki, a nie naczepę z ładunkiem już. To jest fajne, naprawdę. Jeżeli to będzie, to naprawdę Studio Software bardzo mnie tym zaskoczy i wielkie pochwały dla nich, że oni coś takiego robią. Ja sobie zaraz skupnę Haribo. Byłem na małych zakupach i sobie Haribko będę wcinał. Kurna. Czekaj, mam je. O, 700 tysięcy. Dobra. Dobra, jedymy. Bez opierdykania się. No już nie pada dać, no super. Już się rozpogada. Akurat na tym gameplayu jest pokazany Mercedes Actros SLT, o ile się nie mylę, 630 albo 650 w konfiguracji 8x4. O Jezu, nie strasz mnie. Mama, na nagraniu będziesz. No znowu, zawsze jak nagrywam, to mi muszą rodzice wparować. Super, świetnie. Zarąbiście. Ale wracając, naczepa to było Euro Holler, ale to tak naprawdę jest Goldhofer. W konfiguracji dwie ośki z przodu, laweta niskopodłoziowa przedłużana i do tego 3 albo 4 ośki z tyłu, już nie pamiętam. A to był ładunek jakiegoś bębna. No już granica. Jesteśmy już w Niemczech.
Trzeba gnać ile wlezie. No to trzeba uważać dokładnie. Na autostradzie to zupełnie coś innego, ale tutaj tak zapierdykać z takim silnikiem 2% z procesorów komputerowych poszło w pindu. Na tym gameplay było także ukazane dwa samochody pilotażowe. Jeden z przodu prowadził, a drugi blokował. Te animacje naprawdę wyglądały tak świetnie. Mnie już to po prostu tak ucieszyło, tak uradowało, że w końcu można będzie powodzić coś naprawdę dużego. Ten dodatek, który wszedł, o ile się nie mylę, w marcu albo w kwietniu, też mnie bardzo zaskoczył. Tak znienacka, a też się wtedy ucieszyłem, ale teraz to się po prostu tak cieszę, że ten dodatek będzie jeszcze przed Bożymi Narodzeniami, że to jest po prostu masakra, naprawdę. No. Nic dodać, nic mówiąc, jeszcze dodać tylko własne naczepy i jakieś tam animacje, typu wychodzenie z ciężarówki czy coś. I naprawdę będzie good. Dobra, jedziemy. Bez zbędnego pierdykania się. No i my sobie tutaj w lewo lecimy. Dobra, dobra, dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma opierdzielania się. Na kanale też mnie zaskoczyliście. 2100 wyświetleń już jest ponad. Mam nadzieję, że będzie chociaż te 5000 wyświetleń w tym roku. Ten rok mnie bardzo zaskakuje. Nowy komputer, nowy telefon. Nagrywanie na YouTubie. Robienie swojej mapy w farmingu. Co jeszcze? Dobre oceny z przedmiotów. Naprawdę jestem w tym roku bardzo zadowolony. Plus jeszcze jedno bierzmowanie i inne obowiązki, ale to się da jeszcze jakoś pogodzić. Jena, pewnie to jakiś szwab albo coś, ale podziękować zawsze warto. Zobaczmy, jakie jest średnie spalanie. O, 46,8 nie jest takie złe. Myślałem, że jest gorzej. Przynajmniej, żeby tam za Hamburg dojechać. Tak? Dobrze, ja gadam. Dobrze, ja gadam. Żeby za Hamburg na do tego Kiela dojechać i będzie dobrze. A te Haribo są dobre, jak ja ich dawno nie jadłem. Jeszcze z sokiem wziąłem. Jak nie zapomnę, to wstawię wam filmik do tego gameplaya z Eurotrucka. Ze specjalnego ładunku. On naprawdę jest godny polecenia, godny uwagi. Dla miłośników Eurotrucka ten dodatek musi się znaleźć. W szczególności u mnie. Ja to praktycznie mam wszystkie dodatki. Ekspansja Polska, Skandynawia, Francja,
Dodatek Heavy Cargo Pack. Dodatek tych helikopterów, ciągnika rolniczego itp. Malowania wszelkiego rodzaju, praktycznie wszystkie. No praktycznie wszystkie to nie. Połowę tych, co jest dostępne, to na pewno mam. Cabin accessories. I tyle. Jeszcze upewnię policję. Dziur wam. Ładunek musi być dostarczony. Poniedziałek. O. Spoko. Sto 50. O Jezus Maria. 160. 2000 obrotów. 160 na liczniku. Tu wolę zwolnić. O, dobry kierowca. Dobry, dobry. Ja się już kręcę. Jak on się wkręca w te obroty? No tak pewnie da teraz wpalnik. Tylko że on ma... On jest lekki. I jak ma większy motor, to może mnie prześcignąć. No ja mam nie dość, że ciężki motor. Mam mocniejszy wprawdzie od niego, ale mam ciężki motor. Jeszcze ciągnę na czepę z ładunkiem. Spokojnie. Dobra. Dojdziemy tam pewnie za Hamburg. Nie. Zjeżdżaj dobrze. Ale nie na mój post teraz. Lecim na Szczecin. Du, 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 du. Chcesz się ścigać? Tak? 155 na godzinę. Ja pierdę. No. No tak. No i znowu mi mama wbiła do pokoju. No co za... Co za ludzie, no. Zwariować idzie. Wow. Spokojnie. Andrzeju, nie denerwuj się. To się wyklepie. Dobra. Gonimy Renault Clio. Dajesz, Malina, dajesz, 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 dajesz. Niedługo wychodzi też prawdopodobnie nowa aktualizacja pod Eurotrucka. Pod właśnie ten dodatek. Ale ten dodatek naprawdę rozwala system. Jestem bardzo zadowolony ze studia, że o czymś takim pomyślało i że w końcu pomyśli o naczepach kupowanych. Mam nadzieję, że w tym dodatku będzie tak. No jeżeli nie, no to aby jak najszybciej, tak? Mogliby zrobić dodatek Schmitek albo dodatek Krona. Dodatek Schweinsmiller są. Cashbrochery też są dobre naczepy. Goldhofery, Fajmolife. Zawsze ucieka mi ta jedna nazwa na te naczepy niskopodłoziowe. Fajmolife, Goldhofer, Doll, o właśnie, Doll. Jeszcze jedna, bo cztery wymieniam. Zawsze, a teraz mam problem. No, co jeszcze tam mogło być? Wieltony mogłyby być. Co jeszcze mogłoby być? Dobra. Aż mam... Uff, wyhamowałem. To dobrze. ...3%, kurde, ale mam 1 000 000 złotych. O, spoko. Spoko, spoko. Ile w ogóle mam? A, 900. O, sporo, przyjechaliśmy. 500 kilometrów. Ale ten czas szybko leci. Jezus Maria.
Jadź tą BM-ką. Ale teraz wolno się jedzie. Dobra. Myślę, że... O właśnie. O właśnie, tutaj sobie dojedziemy. I tam sobie staniemy już. Już niewiele nam zostało, blisko 900 km. Z 2500. To jest naprawdę sporo. Samo przyjechanie to jest męczące. Jeszcze tam na filmie się wywija to... A. Szkoda gadać. Charybko musi być. Ach, ja charybko dawno nie jadłem. Charybko zawsze na propsie. Jedziemy prosto na kiel. Jedzie Patex. Gdzie jest ta stacja szybciej? Bo muszę skończyć. Jeszcze nauczyć się muszę na historię. Panie, gdzie panie? Już go nie wyprzedzę. O, Kogla też mogliby dodać. To się co najmniej 70 powinno jechać, a nie kurna 40. Dobra, mam tu gdzieś. Kurna, w sumie jest gdzieś wam. Procki wiozę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie tego. Serię taką nową, że... Mam... Dopiero jestem takim żółtodziobem. Że nie mam żadnej ciężarówki, nic. Piszcie w komentarzach. Nie ma nikogo. Dobra. Niestety wujkiem bochunym nie mogę być. Kiedyś trzeba skończyć. Więc co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Cześć!